W tym filmie chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla Narodowego Banku Polskiego za wprowadzone zmiany, o których zaraz opowiem. Wcześniej nie nosiłem pieniędzy w portfelu i byłem zmuszony do używania kart płatniczych, już mówię dlaczego. Mój portfel stawał się ciężki, kiedy próbowałem do niego upychać drobne pieniądze. Sami zobaczcie, stał się teraz masywniejszy i ciężko go nawet włożyć do kieszeni. Dlatego byłem zmuszony do używania kart płatniczych nawet w małych, ekskluzywnych sklepach spożywczych. Na szczęście, z inicjatywą do mnie wyszedł Narodowy Bank Polski i stworzył banknot o nominale 500 zł. Teraz mogę płacić gotówką za drobne zakupy. Chciałbym w tym miejscu oficjalnie podziękować za stworzenie tego banknotu. Jednakże mam małe zastrzeżenia. Mógłby to być nominał o większej wartości. Wtedy mógłbym robić zakupy nawet w sklepach odzieżowych, nie machając ciągle swoją kartą. Jednakże cieszę się, że zostały wprowadzone takie zmiany i zaczyna mi się żyć coraz lepiej. Sami zobaczcie, jak teraz wygląda mój portfel z taką samą sumą pieniędzy, którą pokazałem wcześniej, ale w nowych banknotach. Już nie muszę martwić się, że mój portfel nie zmieści mi się do kieszeni. Zdecydowanie widać różnicę. Jeśli miałbyś być biedny lub skoczyć z mostu, to z którego mostu byś skoczył? Przede wszystkim musiałbym dokonać mądrego wyboru, aby wybrać jakiś prestiżowy most. Wiadomo, nie chciałbym skakać z byle czego. Co mam zrobić, gdy banknoty 500-złotowe same wysuwają mi się z portfela? Więc tak, na początek proponowałbym wybudzić się z fazy snu, a potem sprawdzić, czy starczy Ci do 10. Spada Ci na ziemię banknot 500-złotowy. Przechodzisz bez wzruszenia, czy rzucasz drugi, żeby nie wejść na biedaka? W takich żenujących sytuacjach opróżniam zawartość portfela i znikam w tłumie. Co za wieśniak. Widać, że siano Ci z butów wychodzi. Rzeczywiście. W tym filmie chciałbym przedstawić poradnik, w którym pokażę, jak poderwać każdą dziewczynę bez większego wysiłku i dużego wkładu finansowego. Zapraszam. Rozpocznę od niezbędnych przedmiotów, które zdecydowanie ułatwią nam nawiązanie dłuższej rozmowy z dziewczyną. Przede wszystkim musisz wyglądać ładnie i schludnie. Co do ubioru, zdecydowanie skupiłbym swoją uwagę na jedynie oryginalnych rzeczach. Dodatkowo wizytówką każdego faceta jest zegarek. Ja posiadam 3 zegarki marki Rolex, spośród których wybieram jeden w zależności od sytuacji i dziewczyny, którą jestem zainteresowany. Przykładowo, mój złoty wysadzany diamentami Rolex zakładam, jeśli dziewczyna nie jest dosyć bystra i przede wszystkim skupia swoją uwagę na mojej sferze finansowej. Następny Rolex również jest wysadzany diamentami, a obwód tarczy jest ze złota. Jego skórzany pasek sprawia, że zegarek prezentuje się świetnie i dodaje mi prestiżu. Noszę go, gdy dziewczyna reprezentuje sobą wysoki poziom, potrafi się zachować i odnaleźć w towarzystwie. Kolejny zegarek to skromny Rolex. Jego aktualna cena nie przekracza 15 tysięcy złotych. Na pierwszy rzut oka wygląda na zwykły zegarek i nie rzuca się w oczy tak jak poprzednie.